Zmierzch bohaterów. Rozdział 33. Inspekcja. Za zakrętem skończył się las i pojawiły zabudowania. Przed każdą chałupą stały samochody wojskowe, ciężarówki i łaziki, a także zwykłe wozy zaprzężone w konie. Wokół kręcili się żołnierze i podoficerowie w czystych i dopasowanych mundurach. Janek pomyślał, że to pewnie ochrona sztabu. Kazał zatrzymać Zisa. Żołnierzu. Zawołał szeregowca, który widząc jego gwiazdki, natychmiast podbiegł i wyprężył się. Na rozkaz. Szukamy magazynów. Jakich magazynów? Obywatelu, kapitanie. Podobno są tu jakieś blaszaki. Gdzieś za miastem. W którym kierunku? Szeregowy nie był zbyt rozgarnięty, marszczył nos i nawet nieregulaminowo podrapał się w świeżo ogoloną brodę. Wreszcie zdecydował się i wskazał kierunek. Ruszyli, minęli rogatki, a pokancerowana przez odłamki szosa przecięła gęsty las. Mijały kilometry i spoza drzew nic nie było widać. Gdy minęli ostatnie drzewa, zobaczyli osiem ogromnych baraków z blachy falistej. Przypominały przecięte wzdłuż monstrualne beczki. Pomalowano je w brunatno-zielone łaty ochronne. Wszystko było ogrodzone wysoką drucianą siatką. Brama leżała na uboczu, wdeptana w błoto. Janek wydał rozkazy. Dwie drużyny rozstawiły posterunki, trzecia zajęła się organizowaniem kwatery. Urządzili ją w baraku, który dawniej służył za kantor biurowy i warsztat. Wszystko było rozszabrowane i Janek w duchu pochwalił swojego zastępcę, sierżanta kwaśnika, który przezornie zadbał, by zabrali ze sobą większość niezbędnego wyposażenia. Cztery baraki okazały się puste, wymiecione do czysta. W dwóch były tylko rupiecie, a właściwie resztki. Być może kiedyś składowano w nich jakieś dobra zrabowane na wschodzie. Teraz niewiele już z tego zostało. Do użytku nadawało się tylko kilka szpitalnych szafek. W pozostałych dwóch blaszakach były ziemniaki i kapusta. Właściwie czego mamy tu pilnować? zapytał kwaśnik. Nie widzicie, odparł kos. Kartofli i kapusty. Jasne, na twarzy sierżanta zaigrał złośliwy uśmieszek. Rozkaz to rozkaz. No właśnie. I dopilnujcie, żeby wszystko było, jak należy. Tak jest. Sprawdźcie posterunki, wyznaczcie warty na noc. Oreszcie pomyślimy jutro. Rozkaz. Janek wszedł do pokoiku, w którym była jego kwatera i biuro. Dwóch szeregowców wniosło gruby siennik. Położył się. Z za okna i półotwartych drzwi słyszał, jak krzątali się, pogadując, że jasna cholera ich chyba na to zadupie wygnała, że ani kantyny, ani żadnych dziewczyn spokój krzyknął Janek, bo warta poza kolejką wynieśli się. Dopiero teraz mógł skupić myśli. Wydarzenia ostatnich dni potoczyły się bardzo szybko po czterech dniach przesłuchań które podpułkownik Kolicki przeprowadził bardzo skrupulatnie i rzeczowo, pozwolono mu wrócić do batalionu. Ale okazało się, że nie zostanie z Marusią, bo rozkaz specjalny majora Kowalskiego zakładał, że już następnego dnia opuści koszary wraz z jednym ze swoich plutonów. Dlaczego ja, a nie dowódca plutonu, zapytał kos majora. Kowalski nalał mu pół szklanki Bimbru. Dla ciebie lepiej, żeby cię tu teraz nie było. Pani majesz? Informacja. Ty zostaw dla siebie durackie pytania. Lepiej wypij. Wypili. Janek otarł usta i zmrużył oczy. Alkohol był mocny. Aż tak źle, towarzyszył Majorze? Dobrze nie jest. Lepiej, żebyś zszedł z widoku. Na długo? Na jakiś czas zobaczymy. Marusia w ciąży i ja, małcz i ani słowa bolsze. To rozkaz i ściszył głos. Jak ty, wierzący, to módl się, żeby tylko na tym się skończyło. Godzinę później Janek objął Marusie, przytulił i westchnął Czekaj na mnie, nic innego nie robię, tylko czekam spojrzał na nią uważnie. Jakie inne wyjście? zapytała to nie powinno potrwać zbyt długo przecież wszystko musi się wyjaśnić. Co oni mają do Twojego Ojca? Czort ich wie. Ale wciąż o niego pytają. I co im mówisz? Prawdę. A czego tu się wstydzić? Pokiwała głową. Ale czego chcą od niego? Tego mi nie powiedzieli. Pytają o jego wojenne losy. A ja wiem tyle, co sam mi opowiedział. I o to, co robił w Gdańsku po wyzwoleniu. Jego kontakty, znajomości. Skąd mam wiedzieć? Byliśmy w Gdańsku tylko kilka dni. Potem z załogą i szwadronem wachmistrza Kality siedzieliśmy nad morzem, co ja mogłem zobaczyć i usłyszeć przez te kilka dni. A ojciec od razu zaczął organizować życie w mieście. Nasz generał go zresztą polecił komendantowi miasta. Sama wiesz, jak było. A podczas wojny? Byłaś przy tym, jak opowiadał. Uciekł Niemcom jeszcze we wrześniu, potem się ukrywał, a jak zaczęli organizować partyzantkę. To się włączył i miał nawet swój kilkuosobowy oddział. Może o to im chodzi? Nie mam pojęcia. W kółko maglują o to samo. Uważaj, Jan, tak łatwo wszystko stracić. Co masz na myśli? Wszystko, szepnęła. Wszystko, co najważniejsze. Taka była ich ostatnia rozmowa. Jej wspomnienie dokuczało jak wrzut na karku. A nie myśleć nie mógł. Szczególnie, gdy był sam. W ciemności szamotał się ze swoją wyobraźnią. Ojciec siedzi w areszcie, przesłuchują go. On sam natychmiast znalazł się na cenzurowanym, a Marusia. Siódmy miesiąc. Dobrze, że blisko jest zubryk. Jakby co, na pewno pomoże. Zebrał się, zapiął pas i wyszedł na zewnątrz. Rozprowadzający, krzyknął. Pojawił się kapral. Prowadźcie, przyjrzymy się posterunkom. Już trzeci dzień padał śnieg, ale mrozu nie było. Co napadało, zaraz topniało. Dla wartowników była to prawdziwa mordęga. Po raz kolejny opszedł posterunki, klnąc, że tyle energii marnują na pilnowanie kartofli i kapusty, gdy zobaczył biegnącego w jego stronę kwaśnika. Panie kapitanie, gdy byli sami, nie używał regulaminowego obywatela, by w ten sposób dać wyraz swej sympatii i przywiązaniu. Diabli nadali jakąś inspekcję. Inspekcję? Przyjechali dwoma łazikami: major, porucznik i czterech z obstawy. Cholera. Gdzie są? Na wartowni. Kazali pana wołać. Kos ruszył przodem. Major i porucznik byli w wyjściowych mundurach. Min mieli surowe. Major mówił z silnym rosyjskim akcentem. Ty kos, Jan. Tak jest. Kapitan kos na rozkaz. Ty mnie znasz? Janek zawahał się. Nie był pewien, ale chyba nie, nie. Wołaj rozwód jaszczych, znacz i trosprowadzających. Rozkazał. Janek wydał rozkazy kwaśnikowi. Ten natychmiast zniknął. Ja major gawryło z informacji. Książeczkę oficerską masz. Poczuł, jak nogi się pod nim ugięły. Dawaj, ponaglił. Janek wyjął ją z kieszeni na piersi i podał majorowi. Ten przejrzał wpisy i rzekł z wyraźnym przekąsem, kariera, co? Janek tylko stuknął obcasami. Nie wiedział, co powiedzieć. Major zbliżył się do niego i spojrzał mu w oczy. Jesteś aresztowany za zdradę i złamanie przysięgi. Oddaj pistolet i zdejmij pas. Proszę, kos nie potrafił ukryć zdziwienia. Ty nie proś, tylko wykonuj. Gdy podał mu swoją tytetkę, a żołnierzowi pas, Gawryło rozkazał, idziesz ze mną. Nogi miał jak z waty. Za co? Ty słyszał. Major poszedł przodem, potem on, z tyłu żołnierz z pepeszą gotową do strzału. Gawryło odwrócił się do porucznika. Wiecie, co robić? Tak jest, towarzyszu majorze. Uwińcie się z tym raz dwa. Rozkaz, towarzyszu majorze. A my do sztabu, kos. Wsiadajcie. Janek posłusznie zajął miejsce na tylnym siedzeniu łazika. Ruszyli. Chciał zaprotestować, że jadą w odwrotnym kierunku, ale postanowił się nie odzywać. Nie będzie tamtemu ułatwiał roboty. Po kilku minutach, gdy byli już w środku lasu, major kazał zatrzymać samochód. Wysiadaj, rozkazał kosowi. Na piechotę zdziwił się po raz kolejny. Odpoczniesz. Będziesz miał dużo czasu. Aby odpoczywać. No, dalej. Janek wysiadł, on też. Nie ruszył się jednak. W co ten major grał? Tymczasem Gawryło obszedł go dookoła i gdy był z boku, niespodziewanie uderzył kosa pięścią w twarz. Miał kopyto. Zaskoczony Janek upadł. Nie bronił się. Major pochylił się nad nim. Zachciało ci się gwiazdek, gnoju. Wycedził, już bez akcentu uderzył go jeszcze raz. Wtedy ten drugi odbezpieczył pepesze. odciągnął zamek i powiedział: "Rozbieraj się, dogaci". Gdy stał półnagi, bez butów, z zakrwawioną twarzą, kierowca rzucił mu jakiś łach. "Masz, bo się jeszcze przeziębisz". Zarychotali i odjechali. Wtedy dopiero zobaczył, co trzyma w rękach. Mundur oficera SS. Stary Brudny i podarty, ale mimo wszystko choć trochę chroniący przed zimnem. Janek tylko chwilę wahał się, czy go włożyć. Gdy po godzinie dotarł do magazynów, nie było tam już nikogo. Pewnie porucznik zabrał ze sobą jego pluton. Radziecki patrol zgarnął go na tranem, niecałe dwa kilometry od sztabu. Młodszy sierżant i sądat z gwardyjskimi znaczkami wycelowali w niego pepesze. Nie strzelajcie, wychrypiał z trudem. Ja swój. Dopuścili go jeszcze bliżej, zdumieni widokiem sesmana w gaciach. ufni. Nie wyglądał groźnie. Był boso. A na twarzy miał świeże rany. Nie strzelajcie, ja polak. Ten młodszy zaszedł go z tyłu. Sprawdził, czy nie ma broni. Potem roześmiał się. Rozwalimy go. Maksymie Iwanowiczu, małcz durak, odrzekł starszy. Towaryszcz, jęknął Janek. Panagity. Kakije my, tiebie towarzyszcz, rzucił pogardliwie młodszy. Ja, polski oficer. Nocą napadli bandyci, zabrali mundur i broń. Sołdaci popatrzyli po sobie, a potem, jak na sygnał, wykręcili mu ręce na plecy i związali drutem. Ogarnęła go bezsilna rozpacz, przecież miał na sobie przeklęty niemiecki mundur, nic nie mogło tego zmienić. Po mojemu trzeba go w krzaki stuknąć i już, powiedział młodszy. Małcz, durak, powtórzył starszy. I do Janka, raz jeszcze raz, co słuciło. Janek opowiedział ze szczegółami, wymieniając nawet nazwisko majora. Mówił, że nazywa się Gawryło i jest z informacji, że to inspekcja. A mnie kilka dni temu informacja przesłuchiwała w innej sprawie i myślałem, że chcą jeszcze o coś dopytać. A może rzeczywiście, młodszy westchnął, zdjął hełm i zmierzwił włosy. Niech naczalstwo zadecyduje, orzekł starszy i rozkazał, szagom marsz, w pieriot. Rozwiążcie mi ręce. Ładno, ładno, wargnął starszy. Marsz. A nie, strzelat budiem. Prowadzili go przez las, słyszał za plecami, jak rozmawiali półszeptem. Brnął krok za krokiem przez topniejący śnieg. Rozbite czoło boleśnie pulsowało. Powiedział, rozwiążcie ręce. Co z was za ludzie? Można, Maksymie Iwanowiczu, spytał młodszy. Nie lezia. Nie potomy go krępowali, żeby teraz uwalniać. Starszy miał dobroduszną chłopską twarz i Janek wiedział, że nic mu ze strony tych dwóch nie grozi. Zaprowadźcie mnie do oficera, poprosił. Młodszy skręcił szczyptę machorki w gazecie i zapalił. Wy, Maksymie Iwanowiczu, wierzycie w to, co mówi? Bóg znajet. Albo czort. Niech naczalstwo decyduje. No, paszli, towarzysz Polak. Po wstępnych przesłuchaniach zabrali go na informację do świdnicy. Wsadzili do pojedynczej celi i nawet major Kowalski nie został do niego wpuszczony. Dopiero po trzech dniach wezwał go do siebie major Pokora. Spojrzał na jego esesmański mundur i tylko westchnął. No to narobiliście sobie kos kłopotów, pokręcił głową, żeby tylko sobie, ale imię, bo przecież to ja mam ten wasz cyrk teraz na głowie. Pozwólcie wyjaśnić, towarzyszu, milczeć. Po chwili dodał, jesteście aresztowani i nie przyprowadzono was na pogawędki. Odpowiadać wyłącznie na pytania, zrozumiano. Jestem polskim oficerem, teraz jesteście aresztantem w jakimś w plugawym uniformie. Nie wyglądacie na polskiego oficera. Po chwili milczenia zapytał, lekarz was widział? Nie. Wezwiemy lekarza, a potem niech wam dadzą jakieś. Ludzkie łachy, bo jak patrzę na waszą gębę i ten, pożal się Boże, kostium. To mam wrażenie, że rozmawiam z pajacem, a nie z... zresztą mniejsza. W ogóle wiecie, co się stało z waszym plutonem? Zdezerterował, zapytał niepewnie. Major westchnął. Zostali rozbrojeni. Tamci zabrali wszystkie pepesze, dwadzieścia cztery sztuki. I pełne oporządzenie. Teraz mamy na naszym terenie oddział bandytów w naszych mundurach i z naszą bronią. I za to wszystko wy jesteście odpowiedzialni, kos. Wy, nikt inny. Jankowi zakręciło się w głowie. Jeszcze tego brakowało. Interesuje się wami góra, rzekł Pokora, i Jankowi wydawało się, że usłyszał troskę w jego głosie. Zabiorą was do Wrocławia. Narobiliście tu bagna i nikt się za wami nie wstawi. Kowalski sam by wam tę pokancerowaną gębę obił, jakby go tylko tu wpuścili. Ale teraz pewnie odeślą go do Rosji. Przez was. Rozdział 34. Awans. Grigori usiadł na krześle wskazanym przez Krajewskiego. Na podłodze postawił torbę z narzędziami. Co macie do mnie? Sekretarz nie zareagował na tę myślną szorstkość. Chcę was zabrać do innej roboty odparł. Saakaszwili lekko skrzywił się i mruknął. Jestem wprawdzie partyjny, ale chyba nie możecie mną rządzić? Powinniście chyba najpierw zapytać, po to was zaprosiłem. Krajewski wciąż się uśmiechał jakby z pobłażaniem i wyrozumiałością, niby ojciec do syna. To by mogło być w waszym interesie. W tej chwili nie bardzo mi pasuje zmieniać robotę, rzekł obcesowo Grzegorz. Potrzebuję pieniędzy, a nigdzie nie będę miał więcej niż tam, gdzie teraz pracuję. Dużo zarabiacie? Robota jest na akord, więc jeśli komuś zależy i się stara, a wy się staracie, to raz, a dwa, że koparka i spychacz są tam potrzebne. Bez nich urobek całej brygady będzie mniejszy. Inni też zarobią mniej. Krajewski przestał się uśmiechać i zamyślił się, ale z jego twarzy nie znikał wyraz życzliwości. Podoba mi się, że myślicie o innych. Mimo to składamy wam propozycje. To robota z perspektywami. Kierownicze stanowisko. Powiem otwarcie: zależy mi, żeby was tam postawić. Wiecie gdzie? W miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Autobusy, tramwaje, tramwaje to raptem jedna linia. W przyszłym miesiącu będzie druga, potem trzecia, z czasem następne, także po lewej stronie Wisły. Na twarzy Gruzina pojawiło się zaciekawienie. Krajewski uśmiechnął się. W przedsiębiorstwie ostatnio kiepsko, rzekł. A nam potrzeba ludzi zaufanych, z doświadczeniem, a zwłaszcza kogoś. Kto by umiał dogadać się z robotnikami. I pomyśleliście o mnie? Dotychczasowy dyrektor to człowiek starej daty. Wydaje mu się, że nic się nie zmieniło. Owszem, wykształcony, fachowiec, ale robotników traktuje jak narzędzia. I wy chcecie, abym go zastąpił? Nie. Krajewski uśmiechnął się. Tymczasem chciałbym, abyście objęli pion remontowy. Remontowy. Oczy Grzesia zaświeciły się i w jednej chwili Grigori stracił początkową szorstkość. Dyrektor obsadził stanowiska swoimi ludźmi, a jeden z nich właśnie zawalił robotę. Potrzebujemy następcy. Pomyślałem o was, ale jeśli dla was najważniejsze są zarobki, życie, sekretarzu, a w nim kobieta. Grzesiu uśmiechnął się na myśl o Wiesi. Chcemy zmienić mieszkanie. Nora, którą teraz zajmujemy... Jest zimna i wilgotna. A ona jest kiepskiego zdrowia. Powiem otwarcie: Nie jestem pewien, czy w nowym przedsiębiorstwie byłbym w stanie zapewnić wam pensję na poziomie tej, którą macie teraz. Ale to praca z perspektywami, nie tylko na zarobki, także na mieszkanie. Po chwili dodał: Nie wiem, czy uda mi się znaleźć kogoś odpowiedniejszego, no ale skoro nie chcecie, to mniejsza z tym. Grzegorzowi zrobiło się głupio. Że od razu poszło o pieniądze. Jeszcze nie powiedziałem nie, rzekł. Pracuję razem z moją kobietą. Na twarzy Krajewskiego znów pojawił się życzliwy uśmiech, więc gdyby dało radę przenieść ją razem ze mną, no to, a co ona mogłaby robić w komunikacji? Czy ja wiem? Grześ wzruszył ramionami. Może w biurze? Sekretarz pokiwał głową. Nie wiem, czy jest tam wolny etat. Personalny musiałby określić zapotrzebowanie. Grześ ożywił się, bo wiecie, ona nie może ciężko pracować, a już szczególnie pod gołym niebem. Więc gdyby znalazła się dla niej jakaś lżejsza praca, to taka kombinacja by mi odpowiadała. Mówicie poważnie? Zdrowie mojej dziewczyny ważniejsze niż pieniądze, bo pieniądze rzecz nabyta, a zdrowie jedno, a ona za dużo go nie ma. Zaskoczyło go, gdy zobaczył, że Krajewski uśmiecha się ze zrozumieniem, jakby czytał w jego myślach: Kobieta, wszystko jasne. Sam jestem żonaty od dwudziestu lat. Grigoriu Grigoriewiczu, przemyślę to i dam wam znać. Gdy powiedział jej o możliwości nowej pracy, zerwała się z krzesła i chciała wybiec z pokoju, ale chwycił ją za ramię. Wiesia, miewała od czasu do czasu takie napady, w domu zawsze zamykała się na klucz. Nie mogła zapomnieć o przeszłości. Gdy pytał ją o kacet, milczała, jakby nie słyszała pytania, potem płakała. Przestał więc pytać. Pamiętał, jak wraz z Jankiem, Gustlikiem i Tomaszem oraz dwoma czołgami porucznika Kozuba wyzwolili obóz w Kreuzburgu. Nie mógł zapomnieć twarzy umęczonych ludzi, którzy, gdy przestali być więźniami, nie wiedzieli, co zrobić z odzyskaną wolnością. Nigdzie nie pójdę, powiedziała. Idź tam sam. Jeszcze się zastanowimy, rzekł, chcąc ją uspokoić. Dyrektor Michalski był po pięćdziesiątce. Szpakowaty, wysoki mężczyzna o regularnych rysach. Grigori stał kilka kroków przed jego biurkiem. Gospodarz nie wyciągnął ręki na przywitanie ani nie poprosił, by usiadł. Ocenił go szybkim spojrzeniem. Wyglądasz, jakbyś przyszedł na wesele, a nie do roboty, zauważył cierpko. Grześ woli dotknął krawata, który wiesia zawiązała mu na szczęście. Był tak zaskoczony, że się zaczerwienił. Dlaczego nic nie mówisz? Zapytał dyrektor. Zatkało cię? Saakasz w chwili przestąpił z nogi na nogę i odchrząknął. Czekam. Na co? Aż pan dyrektor skończy powitanie i przejdzie do konkretów. Ten parsknął Zapewne wiedział, po co przesłali Grigoria i nie krył swojej niechęci. Obciął go krytycznym spojrzeniem. Ocenił jego wojskowe buty i spodnie, a także zupełnie cywilną koszulę we wzorki i jedwabny krawat pod skórzaną kurtką. Uważaj, nie znoszę ważniaków z partii. A szczególnie z komcomą, domyślam się, to i lepiej. Że wszystko wyjaśniliśmy na początku. Mniej będzie rozczarowań. A reszty dowiesz się na odprawie za godzinę. Jasne. I zapamiętaj, rzucił mu znaczące spojrzenie. Na razie ja tu rządzę i dopóki nie będzie oficjalnego odwołania, masz wykonywać moje polecenia, nawet gdyby wydawały ci się absurdalne. Znasz to słowo? Grześ przytaknął. Wy, ludzie sowieccy. Z pewnością doskonale je znacie i to we wszystkich przypadkach. Grześ przygryzł wargę. Ten dyrektor miał go za nic. A teraz możesz odmaszerować, rzucił Michalski z ironią, jakby to był rozkaz w wojsku. Saakaszwili wyszedł zdenerwowany. Wiedział, że nie będzie mu tu łatwo. Dyrektor Michalski wziął go na ząb, jak przystawkę z kurczaka. Ale on i jeden z najlepszych mechaników w brygadzie imienia bohaterów Westerplatte. Nie da sobie w kaszę dmuchać. Od zadziorka. I to na samym początku, mruknął do siebie. Ostry jak brzytwa ten dyrektor. Odprawa miała charakter na pół wojskowy. Dyrektor zwracał się do zebranych lekceważąco. Ci zaś bez sprzeciwu, z pokorą przyjmowali jego ostre wypowiedzi. Do jasnej cholery. Piekli się. Nie zebrałem was po to, aby wysłuchiwać waszego biadolenia. Trudności są i będą. W tym miesiącu musi pójść linia tramwajowa na drugą stronę Wisły. Ludzie z inwestycyjnego dwoją się i troją, aby położyć torowiska. A tu Marczak mi mówi, że nie zdążą zrobić przystanków. Marczak, wstani powiedz wszystkim, że nie zdążysz tego zrobić do czasu otwarcia linii, ale, panie dyrektorze, przystanki mają być. Nikomu łaski nie robisz. A jak nie masz ludzi, to sam ruszaj w teren. I nie ma mowy o żadnych nadgodzinach. Zrozumiano. Marczak kiwnął głową. A jak przystanków nie będzie, to znaczy, że jesteś dupa wołowa i zostaniesz zwolniony. Albo przeze mnie, albo przez mojego następcę. Michalski popatrzył znacząco na Grigoria i oczy wszystkich obecnych zwróciły się w jego stronę. Poczuł, że po raz kolejny tego dnia oblewa się rumieńcem. Dyrektor tymczasem ciągnął dalej, a teraz sprawa Martyniuka. Torowisko na odcinku półtora kilometra trzeba rozbierać i montować ponownie, dlatego że Cymbał ustawił je za szeroko. Martyniuk już siedzi, a od jutra jego zadania przejmuje, zerknął na kartkę Grigori i Saakasz którego nam tu przysłano z komitetu. Na twarzy zwierzchnika odbił się niemiły uśmieszek. Ale jak pan spieprzysz robotę, drogi towarzyszu, to i komitet cienie wybroni od ciupy. Towarzyszu dyrektorze, Grześ poderwał się gwałtownie, z trudem opanowując zdenerwowanie. Jeszcze nie znam tego zadania. Nie znam ludzi, z którymi będę pracował, a wy już mnie straszycie. Dyrektor na chwilę za nie mówił. Usiadł za biurkiem. Podparł się na łokciach i przyglądał się Grzesiowi jak natrętnej muszce, która nie daje się złapać. W sali zapanowała cisza. Wszyscy patrzyli na nowego. No, no, odparł Michalski ze złośliwym uśmieszkiem. Zapamiętaj, Saakasz Fili, że nie jestem twoim towarzyszem. Moi zginęli we wrześniu, w Rosji i w powstaniu. Dzięki twoim. Grzegorz nie wiedział, co powiedzieć. No dobrze, wystarczy. Dyrektor wstał. Budowę linii przejmiesz, bo po to cię tu przysłali. I nie myśl, że potraktuję cię ulgowo. Po zebraniu mój zastępca do spraw technicznych zapozna cię z zadaniem. Mam nadzieję, że dasz dobry przykład naszym ludziom, jak wy tam pracujecie u siebie. Na twarzy dyrektora pojawił się przewrotny grymas. W nocy obudziło go pukanie do drzwi. Wiesia, przestraszona. Szarpnęła go za ramię. Wstawaj. Za drzwiami stał Michalski. Grigori spojrzał na zegarek. Było po trzeciej. Co się stało? spytał rozespany. Jedziemy. Gdzie? Wciąż nic nie rozumiał. Przypatrzymy się twojej budowie. Teraz. A kiedy? Samochód czeka na dole. Zbieraj się. Masz dwie minuty. Klnąc po gruzińsku, na czym świat stoi, zszedł do samochodu. Po drodze dopinając koszulę i kurtkę. A krawat gdzie, zaśmiał się uszczepliwie dyrektor. Co? Wie pan, która godzina? Rozespana twarz Grigoria wzbudziła wesołość zwierzchnika. Uważasz, że za późno, roześmiał się. Trzecia zmiana powinna pracować w najlepsze. Było ciemno. Mijali ruiny i zwały gruzów. Ta przejażdżka powinna ci dobrze zrobić. Większość naszych robót realizujemy na trzy zmiany, mówił dyrektor. Tych na nocnej zmianie trzeba kontrolować. Kilku obiboków się tam dobrało, chcieliby brać pieniądze bez wysiłku. Michalski go sprawdza? Prowokuje. Po co on to plecie? Grześ był poirytowany i wciąż chciało mu się spać. Przejechali most na wiśle i po kilku minutach znaleźli się na szerokiej, już na wpół przątniętej ulicy. Na środku stały dwie ciężarówki, a kilku ludzi pracowało w świetle ich reflektorów. To wszyscy, cała zmiana. Dyrektor zwrócił się do technika, który pełnił obowiązki kierownika budowy. Ilu masz ludzi? W sumie? Siedmiu. Miało być dwunastu. Nie przyszli. Kto? Nazwiska, i nie czekając na odpowiedź, krzyczał z pasją choleryka sabotują robotę. Utniesz im dniówki i wpiszesz nagany, a sam pożegnaj się z premią. Mogłeś wcześniej zameldować, a nie kryć bumelantów. Kierownik nie odpowiedział. Grześ też się nie odzywał. Michalski zwrócił się do niego. Ludzi musisz trzymać siostro, bo inaczej wszystko weźmie w łeb, sam widzisz, jak z nimi jest. Saakaszwili z dezaprobatą pokręcił głową. Z ludźmi trzeba inaczej. Akurat. Teraz muszą dać z siebie wszystko. Każdy dzień jest na wagę złota. Przez Martyniuka. Osiem centymetrów różnicy między szynami robi kolosalną różnicę. Wozy się wykoleją. Jeśli wsiądą ludzie, pozabijają się. Grześ pokiwał głową. To akurat jasne. Dyrektor wskazał głową na samochód. Wracamy. Odwrócił się jeszcze do technika i rzucił niechętnie. Rano chcę mieć na biurku raport z twojej zmiany i nazwiska tych pracusiów. Już w samochodzie powiedział do Grzegorza: Wiem, że cię przysłali na moje miejsce. To żadna tajemnica. Ale skoro już cię tu postawią, to rób swoją robotę najlepiej, jak potrafisz. Bo robisz to nie dla komitetu ani dla siebie. Robisz to dla tego miasta i dla tych ludzi. Oni muszą tu żyć. I to jest ważniejsze niż jakieś tam Leniny, Staliny i cały ten za przeproszeniem. Nowy. Porządek, rozumiesz? Nie odpowiedział i resztę drogi przebyli w milczeniu. Wrócił dopiero na śniadanie. Smakowało mu jak nigdy. Pomimo nocnych wrażeń czuł się świetnie. Potem wraz z naczelnym inżynierem poznawał kolejne szczegóły odcinka. Był rzeczywiście zaniedbany, a co gorsza. Zupełnie nieprzygotowany do robót w zimie, ogarnęły go wątpliwości. Brakowało wszystkiego: ludzi, materiałów, sprzętu, a przede wszystkim czasu. Linia miała być gotowa za miesiąc. Półtora kilometra torów do wymiany i zbudowanie końcowej pętli, aby tramwaje miały gdzie zawracać. Na szczęście stały już wmurowane słupy trakcyjne. Przez chwilę wahał się, czy nie rzucić tego wszystkiego w czorty. Ale wiesia za tydzień miała zacząć pracę w biurze zakładów. Nieźle radziła sobie jako maszynistka i szefowa hali maszyn pozytywnie zaopiniowała jej podanie. Postanowił zmobilizować podległych mu pracowników. Spotkał się z załogami wszystkich zmian. Nie rozumieli, dlaczego drugi raz mają wykonać tę samą robotę. Dlatego, że jakiś pacan skrewił? To nie nasza sprawa. Myśmy już swoje zrobili. Może dałoby się coś zrobić, jakby rzew dał jakąś premię. Zagaił któryś z cwaniackim uśmieszkiem. Dyrektor nie da ani grosza. Nie ma. Nie zrobiło to na nich specjalnego wrażenia. Przez chwilę poczuł się bezsilny. Jak wam się nie chce robić, to odejdźcie, przyjdą inni, rzucił. I to poskutkowało. Znali smak bezrobocia jeszcze sprzed wojny. Znali też niepewność okupacji i wielu z nich uważało, że trzeba żyć dniem dzisiejszym, a nie mityczną przyszłością, bo już wcześniej nasłuchali się rozmaitych obietnic, z których żadna się nie spełniła. A rzeczywistość była taka, że coś trzeba było jeść i gdzieś mieszkać. Teraz bezrobotnych ma już nie być, odezwał się prowokacyjnie jeden ze starszych robotników z blizną na brodzie. Tak obiecuje nowa władza. Zaryzykujesz, żeby sprawdzić, zapytał Grigori. Robotnik przypominał mu Miećka, nie tylko z powodu szramy, ale także postawy i swoistej arogancji. Nikt się nie odezwał. Nie mogę obiecać wam premii i dodatkowych pieniędzy, powiedział Grześ. Ale postaram się o dodatkowe kartki na żarcie. Dla każdego. Obiecanki-cacanki, wtrącił ten ze szramą. Nie obiecanki. Zaprotestował Grigori. Jeszcze dziś przed fajrantem powiem, czy uda mi się to załatwić. Godzinę później Krajewski bezradnie rozłożył ręce. Człowieku, skąd ja ci wezmę dodatkowe talony? Nie mam pojęcia, odparł Saakaszwili. Ale jak chcecie, żeby robota była zrobiona, to muszę im coś obiecać. Spróbuję porozmawiać z sekretarzem Klepaczem. Może w drodze wyjątku, jako forma premii. Z puli prezydenta miasta. Ale niczego nie obiecuje. To, co mam powiedzieć ludziom. Nie dostał odpowiedzi ani tego dnia, ani następnego. Zaryzykował. Obiecał ludziom 26 kartek żywnościowych. Z nerwów nie spał kilka nocy. Nie wiedząc, co pocznie, jeśli tych kartek nie będzie. Zwolnię się. Powiedział do Wiesi. I wrócę do Cegieł. A ja? Nie martw się. Zarobię na nas oboje. Wiesia pokiwała smutno głową. Gorzej bywało, rzucił, starając się nadać swojemu głosowi nutę bez troski, ale sam wiedział, że nie bardzo mu wyszło. Pracował po szesnaście godzin na dobę. Do domu wracał tylko po to, aby się przespać, i znów wracał na trasę. To, że znał robotę i nie oszczędzał się, często stając jak zwykły robotnik, zjednało mu ludzi choć jak zawsze nie brakowało sceptyków oraz zwyczajnie nieprzychylnych. Ci jednak byli w mniejszości, a z czasem przestali manifestować swoją niechęć. Talony żywnościowe dostał dopiero dwa dni przed terminem oddania linii. Od razu pokazał jej robotnikom, że nie rzuca słów na wiatr i dostaną je po uroczystym przecięciu wstęgi. Mimo to przejazd pierwszego tramwaju po nowym torowisku odbył się dopiero trzy dni po terminie. Nie z winy Grzesia czy jego ludzi. Po prostu nie było wozu, który mógłby tę trasę zainaugurować. Uroczyste otwarcie nastąpiło po przetransportowaniu wagonów z Katowic. Ale kartki dostali, jak tylko skończyli pracę. Grześ był tak zadowolony, że postanowił nadwyrężyć swoje oszczędności i postawił wszystkim dużą wódkę. To jeszcze bardziej zjednało mu mir wśród pracowników. Następnego dnia pojechał do dyrekcji, aby złożyć oficjalne sprawozdanie z zakończenia robót. Zdecydował się wstąpić do dyrektora, aby mu o tym z satysfakcją zameldować. Nie ma dyrektora, powiedziała sekretarka. Wyjechał do komitetu. Pana też wzywają. Tym razem skierowali go do innych drzwi. Nie było tam Krajewskiego, tylko sam pierwszy sekretarz starszy. Siwy mężczyzna o kwadratowej twarzy obciągnął skórzaną kurtkę, wypisz, wymaluj. Jak u czekisty z czasów rewolucji, i wyciągnął do niego dłoń. Grigori, który był mechanikiem i którego ręce nie bały się trudu, o mało nie krzyknął z bólu. Chwyt pierwszego przypominał uścisk stalowych kleszczy. Towarzyszu, usakasz fili, jestem klepacz. Poprosiłem was, bo musimy poważnie porozmawiać. Siadajcie. Grzegorz usiadł na wskazanym krześle. Popatrzył na portrety Lenina i Stalina ponad głową sekretarza. Jego rysy korespondowały z podobiznami ojców rewolucji, choć uznał je za bardziej toporne. Wy, towarzysz Fili, będziecie od tej pory dyrektorem. Ja, zdziwił się. Kaco, ja mechanik, nie dyrektor. Przed pójściem do wojska byłem traktorzystą w Tajdze. Nie mam wykształcenia, zresztą nie chcę. Poza tym ten dyrektor jest w porządku. I wy to mówicie? Ja. A co? Były na niego skargi. Ode mnie? Nie, od innych, ale wiemy, że wam też nieźle zalazł za skórę. Zalazł nie zalazł, nie ma o czym mówić. Ten dyrektor, wiecie, to krótko mówiąc, nie jest nasz człowiek. Nie ufamy mu. Dlaczego? To nie wasza sprawa, ale jeśli chcecie wiedzieć, to owszem, powiem. On jest przeciwko naszej władzy. Ma swoje, zaakcentował to słowo, a następnie je powtórzył, swoje poglądy na temat obecnej rzeczywistości. Psuje kolektyw, osłabia go. Nie zauważyłem. Wymaga od ludzi i osiąga cele, a nam się zdaje, że to nie on, a wy doskonale sobie poradziliście z tym odcinkiem po Martyniuku. Dlatego stawiamy na Was. Grześ zaperzył się i wyglądał jak młody żbik, który chce walczyć i łatwo się nie podda. Ja, nie wiem, czy mogę podjąć taką decyzję. Napijecie się? Jednego mogę. Sekretarz wyjął z biurka butelkę i dwie musztardówki. Trunek był francuski, a z etykiety patrzył na nich Napoleon Bonaparte. Wypili po jednym, na drugą nogę. Zanim Grześ odpowiedział, trunek wypełnił jego szklankę. Gdy wypili, sekretarz powiedział: Porozmawiajmy jak komunista z komunistą. Czemu nie? Byliście w komsomole? Grzegorz nastroszył się, jakby ktoś go zapytał: czy jest Gruzinem. To było oczywiste. No masz, jak wszyscy. Każdy był, to i ja. To jako szczery komsomolec weźcie sobie do waszego. Sumienia. Zrozumcie, towarzysz Sakasz Filim. Że jesteście potrzebni partii nie jako traktorzysta czy mechanik, ale jako dyrektor. My wam ufamy i pomożemy. Tak jak pomogliśmy z tymi kartkami, tylko wy nam też musicie pomóc. Grześ pokręcił głową. No, nie wiem, nie wiem, nie będę wam tłumaczył, że powinniście wspierać dzieło towarzysza Stalina, choćby z tego powodu, że też jesteście z Gruzji, a mówią, że nawet z tej samej miejscowości. To prawda? No, kaco, jakby tak po prawdzie, to i. Sekretarz machnął ręką. Nie to jest w końcu najważniejsze. Wiecie, co to jest historia, wiadomo. To uświadomcie sobie, że historia ma w dupie wasze chcenia czy niechcenia. Dzieło Towarzysza Stalina stawia przed wami nowe, wielkie, prawdziwe wyzwanie i wy, jako konsomolec i członek PPR, musicie mu sprostać. Rozumiecie. Czego od was oczekujemy? Ta. Tylko. Grześ był zafrazowany i najchętniej by odmówił. Szukał właśnie argumentów, by to wyrazić, ale klepacz nie dał mu dojść do słowa. Uśmiechnął się szeroko. Bardzo się cieszę i gratuluję. Jutro o ósmej rano zameldujecie się w sekretariacie. A co z dyrektorem? To już nie wasz interes. No, konieczna. Ale jednak, nie ma ale i nie ma jednak. Jutro widzimy się w zakładach o ósmej rano, zrozumiano, ja was przedstawię całej załodze.